Większość z Was zna mnie nie od dziś i dobrze wie, że mam prawdziwą słabość do opowieści o nawiedzonych domach. Być może dlatego, że za nawiedzeniem zazwyczaj kryje się coś bardziej, coś mocniej, coś dalej. I dzisiaj mam dla Was właśnie taką opowieść. Opowieść o nawiedzonym domu, za którym kryje się coś więcej niż tylko samo nawiedzenie. Hej, hej, moi drodzy, w ten mroczny, bezsenny dzień. Wita Was Olga z Wielkiego Buka. Czas na trochę zimy, na koniec tego lata. Zabieram Was dzisiaj do Maine, zabieram Was dzisiaj do domu Maynarda Hermana Rauchera. I od razu warto tutaj zaznaczyć, że to nie jest literacka świeżynka, ale powieść napisana oryginalnie w latach 70. Niemniej całość osadzona jest w przestrzeni na tyle uniwersalnej, że podobnie jak chociażby Całopalenie Roberta Marasco, moim zdaniem przetrwała próbę czasu. Dom to miejsce, do którego wracasz, gdzie odzyskujesz siły. Dom to coś w rodzaju specjalnego kącika we wszechświecie. To miejsce, gdzie wciąż żyją wszyscy, którzy w nim kiedykolwiek mieszkali. A w domu Maynarda mieszkało już wielu, nawet przed samym Maynardem. Podobno nawet fundamenty tego domu sięgają czasów czarownic Salem. Zresztą z domem związana jest nawet opowieść o czarownicy. Podobno od czasu jej linczu, jeszcze przed wiekami, dom robił wszystko, by wyplenić kolejnych jego mieszkańców. Teraz dom Maynarda należy do Austina Fletchera, młodego weterana wojny w Wietnamie, który szuka teraz w Maine domu, azylu, schronienia przed tym, co spotkało go w dżungli. Ale czy dom pozwoli mu kiedykolwiek zapomnieć? Jego dom od jakiegoś czasu nabierał cech schizofrenicznych. Za dnia należał do dobrze oświetlonych i przytulnych domostw, przypominał świąteczną kartkę, wiersz Roberta Frosta, ale nocą był Edgarem Allanem Poe i Nathanielem Hawthornem, ponurym budynkiem pełnym bezcielesnych upiorów i nieokreślonych cieni, miejscem zimnym, gdzie żadna lampa nie potrafiła palić się przez całą noc, a żaden ogień nie emanował ciepłem. Przyznajcie, że można się wystraszyć, prawda? Hermann Raucher naprawdę potrafi tworzyć tutaj atmosferę, taki klimat izolacji, oddalenia, całkowitej samotności i osamotnienia. Samotności klaustrofobicznej, takiej osaczającej człowieka. Dom Maynarda leży gdzieś na pustkowiach stanu Maine, gdzieś na granicy z Kanadą. Gdzieś w takim miejscu, gdzie całe połacie śniegu leżą również całymi miesiącami. Natomiast inne domy, inne gospodarstwa oddalone są o całe mile, o całe kilometry. Tu wciąż tlą się stare legendy rdzennych Amerykanów, tu wciąż tradycja, tu wciąż współczesność miesza się z zabobonem. Tutaj, słuchajcie, poczta dociera raz na kilka tygodni. Dzikie zwierzęta nie boją się ludzi, niektóre drzewa nie rzucają cienia, a nocą osamotniony bujany fotel potrafi bujać się sam całą noc. Dorzućmy jeszcze do tej opowieści młodego, straumatyzowanego mężczyznę, który walczy ze stresem pourazowym. No i mamy przepis na powieść grozy, jak najbardziej gotowy. Sam koncept oczywiście opiera się na tych wszystkich zmysłach, którym nie możemy ufać. Oczy widzą coś innego niż mogłoby się wydawać. Uszy słyszą więcej niż powinny. Całe ciało przeżywa momenty, przeżywa chwile wyrwane jakby z kontekstu, wyrwane z czasoprzestrzeni. Raucher, słuchajcie, dobrze wie, gdzie atakować, gdzie uderzyć. I powiem Wam, że robi to z taką precyzją, że wielu twórców horroru mogłoby mu tego zazdrościć. I tak jak powiedziałam, mam, słuchajcie, słabość do opowieści o nawiedzonych domach, dlatego że często za nawiedzeniem kryje się coś zupełnie innego. Z tych opowieści wyziera często wewnętrzna udręka, rozpacz, jakaś potrzeba i tęsknota. Nie inaczej jest z domem Maynarda, w którym to, co niesamowite i wyobrażone, spójnie przenika rzeczywistość pogrążonego w traumie bohatera. Co jest prawdą, co jest złudzeniem? Odpowiedzi możemy się tutaj domyślać sami dokonywać również psychoanalizy, również możemy sami zgłębiać kolejne warstwy tego dramatu. Jedno pozostaje pewne, Raucher, słuchajcie, hipnotyzuje pięknem pogrążonego w całkowitej samotności i izolacji domu, pośród niebiańskich, wręcz śniegowych krajobrazów.
Straszy natomiast domem, który wcale nie jest azylem, ale jakąś swoistą pułapką, który jest jednocześnie zagadką, którą należy, słuchajcie, rozwiązać. Pośród wszystkich tych opowieści o nawiedzonych domach, najbardziej sobie cenię te, które kryją w sobie taką spójną warstwę psychologiczno-społeczną, jakiś komentarz. Ta właśnie warstwa ma spójnie przenikać straszną fabułę. W Kleszczach lęku Henry'ego Jamesa, Nawiedzony dom na wzgórzu Shirley Jackson, Całe palenie Roberta Marasco, no a teraz właśnie dołącza do nich dom Maynarda, Hermana Rauchera. Dom Maynarda, który, słuchajcie, demitologizuje tego legendarnego Waldena, Henry'ego Davida Thoreau, który unika zaszufladkowania, a którego możemy odkrywać wciąż na nowo wraz z mijającymi latami. Jestem ogromnie ciekawa, czy Wam również ta lektura się spodoba, czy Was również przyciągnie. Czy będziecie zachwyceni, tak jak jestem ja. Zagadka domu Maynarda, jak sami widzicie, jest zagadką, którą warto odkryć i poznać na własnej skórze i przekonać się, czy ta opowieść jest właśnie dla Was. Moim zdaniem ma niesamowity klimat. Najbardziej robi tutaj oczywiście wrażenie to poczucie izolacji, to poczucie oddalenia, to poczucie samotności, jak również to, że coś, co ma być azylem, azylem nie jest, tym bardziej, kiedy jeszcze do tego zmagamy się ze swoją własną traumą, ze swoim własnym bólem i cierpieniem. Raucher moim zdaniem naprawdę zachwyca, dlatego że nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, co tutaj jest prawdą, co tutaj jest złudzeniem, co jest wyobrażeniem, co jest strachem, co jest zabobonem, co jest, no właśnie, wyobrażeniem, jakąś iluzją. Dajcie mi koniecznie znać, kochani, czy już czytaliście dom Maynarda, czy daliście się zachwycić i ponieść tej historii, a może w ogóle ta powieść Wam się w ogóle nie podobała, a może wciąż czeka na Waszych półkach. Dawajcie koniecznie znać, zaglądajcie oczywiście na bloga, tam znajdziecie również kategorie, w których dom Maynarda będzie pasował wielkobukowym bingo. Możecie sobie dołączyć do bezsennego wielkobukowego bingo w każdej możliwej chwili, link w opisie pod filmem, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, zapraszam Was na kawał polskiej grozy, czyli na pełnik Anny Lewickiej. Coś gotyckiego, coś lekkiego, ale jednocześnie ze świetną nutą. Zaglądajcie tutaj. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie. Jest to kanał literacki i książkowy, jest środa. Środy są bezsenne, horror i groza. A jeśli Wam się to spodoba, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!